Hej wszystkim! Dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek z serii losowych markerów, czyli chyba jednej z Waszych ulubionych, bo cały czas się pytacie, kiedy będzie. Więc dziś, z okazji jutrzejszych walentynek, postanowiłam przygotować specjalny rysunek, który pokoloruję w dzisiejszym odcinku oraz będzie dla Was dostępny również do pokolorowania. Link do tego rysunku, jak zawsze, jest w opisie. A jeżeli chcecie widzieć więcej filmów w tej tematyce, w tematyce rysunkowej, to zapraszam Was do zasubskrybowania mojego kanału, aby być z nim na bieżąco, bo filmy pojawiają się aż 2 razy w tygodniu, w środę o 15 i w soboty o 9. Tak wygląda moja oryginalna praca stworzona do tego odcinka, taki dość cienki line art. I niestety, kiedy to wydrukowałam, trochę się pogrubiło, no ale będziemy na tym pracować, nie mamy innej opcji. I na dzisiaj przygotowałam sobie trochę inną miseczkę, taką większą, tak jakoś, wiecie, żeby coś było innego niż tamta cały czas. I dzisiaj będziemy kolorować markerami Cure Color z firmy Cure Take Fine and Brush Formanga, czyli te takie pędzelkowe. I nawet dzisiaj mam takie walentynkowe paznokcie, zrobiłam sobie specjalnie na ten odcinek, no i będę mieć je jeszcze przez 2 tygodnie, więc spoko. No dobra, także myślę, że możemy zacząć od losowania czegoś do pokolorowania. I tutaj w środku mam również skóry, skórę chłopaka i skórę dziewczyny. Zobaczymy, co najpierw nam się wylosowało. Aha, to mega! Skóra chłopaka. Już na sam początek będziemy wiedzieć, jak on będzie wyglądać. No i co? Jak myślicie, czy wyjdzie tak samo jak w tamtym roku? Mam nadzieję, że nie, że teraz będzie trochę bardziej stonowanie. No to obstawiajcie, na sam początek skóra. Mam nadzieję, że będzie spoko, ładnie dopasowana. No to zaczynamy losowanie. Już na sam początek emocje po prostu. Mam tutaj marker i Deep Red. Dobra, jest to kolor walentynkowy, bo czerwony, ale taki ciemny na skórę, to jakby trochę się spalił słońcem, prawda? Jakby trochę za długo leżał na słońcu. Ale nie jest to zielony, nie jest to niebieski, więc spoko. Dobra, koloruję. No dobra, powiem Wam, że dopóki nam dostatecznie nie wyschło, to wygląda to jak kolor brązowy, więc mi się podoba. Wy tutaj w ogóle widzicie to o wiele, wiele ciemniejsze niż ja widzę na żywo. Tu już się zaczyna robić właśnie czerwone, więc nie jest źle. No jest fajnie, bo brązowy to spoko kolor, jak na skórę. I teraz wylosujmy najpierw kolor. Kolor, jaki wykorzystamy do następnej części, będzie, o, ten jest fajny, light chestnut, czyli taki beżowo-brązowy. I będziemy nim kolorować. Nawet jak się skóra wylosuje, to nie będzie źle, prawda? Bo jest to dość taki jasny, więc będzie kontrastować. O, spinka. Myślałam, że spinka, o, zobaczcie, spinka. Myślałam, że spinka będzie koloru czerwonego. No wiecie, tak trochę odwrotnie mogłoby się wylosować. Albo właśnie złotego, no ale jest taka, nie no, dość ciekawa, bo jest taka jasna, więc mam nadzieję, że włosy będą już ciemniejsze. No i wylosujmy teraz kolejny los. Co będziemy kolorować? Oczy dziewczyny. Dobra, więc to też znowu będzie coś szybkiego. I kolorek, jaki byście chcieli kolor? Ja może niebieski, nie? Ładny jest niebieski. Mam tu kolor. I będzie to, oj, pale beige, czyli skórzasty, jaśniutki. Czy dziewczyna będzie w kolorze skórzastym? To czy beżowym? Dobra, kolejna rzecz, którą wylosujemy, w ogóle szybko nam idzie. Bluza chłopaka linia. Ach, bo ja sobie tutaj tak wzięłam, że jest główny kolor i jest tutaj ta linia, która jest pod szyją. Więc tutaj też nie mamy za bardzo, nie wiem, jak wpływać na to, także kolor... Boże, nie koloruję, losuję. Coś już mam. I to coś to... O, ciemny kolor, W11. Taki szary, ciepły, bardzo ciemny, bardzo podobny do koloru czarnego. Ale zakolorowanie jego znowu zajęło nam bardzo króciutko.
to lecimy z kolejną częścią, jaką pokolorujemy. Już mamy coraz mniej losu. W ogóle wziąłam specjalnie taki kolor różowy do dzisiejszego odcinka. I oczy chłopaka, oho! No i oczy chłopaka to w ogóle tutaj tylko troszeczkę musimy musnąć, no i zależy, czy będą jasne, czy ciemne, to wtedy to będzie widać. Także może jasne? Nie wiem. Z dołu wylosowałam tym razem. I będzie to Light Biski. Dobra, 424 i znowu jest to kolor cielisty. No ale jest jasne, tak? Dobra, fajne mamy kolory w ogóle. Patrzcie na tą paletę. No mega, mega. Dobra, teraz wylosujmy kolor najpierw. Mamy kolor, którego ja jeszcze nie widziałam. Wy może zauważyliście tutaj na kamerce. Żółty yellow green. Aha, to jest jasny zielony. Czyli taki żółtawo-zielony. I co tym będzie? No obstawiam, że pewnie włosy nam się jakieś wylosują. Ja już to wiem. Tak, to jest przeczucie. Bluza chłopaka, główny kolor. Fajnie! To będzie fajnie tu pasować do tego szaro-ciemnego, ciemnej szarości. Dobra, koloruję. Będzie trochę dłużej. Powiem wam teraz tak szczerze i poważnie, że naprawdę podoba mi się na razie to, jak wygląda ten rysunek. I ten czerwony wcale nie oddziałuje aż tak bardzo, że widać, że to jest konkretnie kolor czerwony, tylko jest właśnie taka domieszka czerwieni w brązie i to mi się naprawdę podoba. Więc lecimy dalej. W ogóle ta bluza bardzo fajnie wyszła. No i ładnie wyglądają razem te kolorki. Także kolejną rzeczą do pokolorowania będą włosy dziewczyny, czyli bardzo duża część tego rysunku. Tutaj zobaczcie, ile się narysowałam tych włosów. No i jakie my chcieliśmy? Właśnie jakieś ciemniejsze. No ale teraz w sumie nie wiem, fajnie by wyglądały może fioletowe. No nie wiem, wy obstawiajcie, jakie właśnie tutaj byście dali, jaki byście dali kolor na te włosy. A ja po prostu losuję. To będzie naprawdę oddziałujący kolor. Chyba coś mi spadło. Postawiłam na ten kolor, który mam teraz w ręku. 3, 2, 1. Nie! Zielony! Jasny zielony, pale green. Widzicie ten kolor? Czy nasze walentynki dzisiaj będą zielone zamiast czerwonych? Zmieniamy kolor oficjalnie i w ogóle podniosę ten marker, który mi spadł. A jaki to był kolorek? Niebieski, pale aqua. No, też by nam się tak za bardzo nie przydał. Mimo tego, że byłam sceptycznie nastawiona do tego, jak będzie ten kolor wyglądać na włosach, no to przyznam się wam, że jest ekstra, no. Bardzo mi się to podoba. I ja cały czas się chyba powtarzam, że mi się bardzo podoba, co? Ale losujmy dalej. Ładnie wygląda. Fajnie te dwa kolorki wyglądają koło siebie. Ten taki żółto-zielony i ten taki przygaszony zielony. Nie! Teraz będzie coś, co również będzie mega oddziaływać i zobaczcie, jak to szybko poszło. Nie zostawiałam tego obok miski i tym razem skóra chce być troszkę wcześniej, więc teraz wydaje mi się, że będzie tu pasował bardzo beżowy, a nie taki ciemniejszy do tych włosów, chociaż może by fajnie też kontrastował. Wiecie, przekonamy się dopiero wtedy, kiedy położymy, ale co wylosujemy? No dobra, obstawiajcie znowu kolor dziewczyny i wcale nie życzcie mi, że ma być to niebieski albo zielony, tak, szczególnie zielony. Dobra, losuję. Mam już coś i jestem troszkę przerażona, ale razem zobaczmy, co to za kolor. O, brązowy. Może będzie fajne, ej, nutmeg. Może będzie ładny. Chyba ciemniejszy niż chłopak ma, ale spoko, zobaczymy zaraz. W
ogólnie wygląda dość ciemno. Chyba jest to zbyt ciemny kolor jak na ten rysunek, bo trochę mi się zamazały te czarne linie. No i generalnie w ogóle w tym podglądzie, zaraz przybliżę Wam, może tak lepiej zobaczycie, bo wygląda prawie jak czarny. Chyba troszkę mi to zepsuło kolorystykę. Mogłoby być zdeczko jaśniejsze, nawet bardziej podobne właśnie do tego chłopaka, żeby było też podczerwony lekko może, ale dobra. To dalej. Konfetti, dwa kolory. Dookoła mamy takie rozrzucone małe konfetti, a la konfetti. I wylosuję teraz dwa kolorki. Jeden. I dwa. Może będzie jakieś walentynkowe to konfetti. No nie wiem. Także zobaczmy. Pierwszy jest to kolor Pale Iceberg, jaśniutki niebieski. Oj, tu mamy taki różowy blasz. Zobaczcie, jakie słodkie konfetti, bardzo jaśniutkie. No dobra, zobaczymy, jak będzie wyglądać. Nie ma tu jakiegoś spektakularnego efektu i za bardzo się nie odróżniają, ale to dobrze, no bo w sumie przyciąga nas najbardziej tutaj twarz dziewczyny i chłopaka. No i lecimy dalej. Zostało nam bardzo mało losów. Tylko kilka elementów, ale również są włosy chłopaka. Dobra, teraz bluzka dziewczyny. No i jaką chcemy? Może jakąś żółtą, żeby do niego pasowała? Albo może czerwoną, żeby było bardziej walentynkowo? Albo właśnie różową? No nie wiem, obstawiajcie, jaka by Wam pasowała. Może właśnie taka różowa dobrze by się komponowała z jej pastelowymi, zielonymi włosami. Ja losuję. I już coś wylosowane. Będzie to zielony kolor. Dzisiaj mamy jakąś klątwę zielonego, emerald green. Genialne zielone walentynki. Ten zielony odcień jest ogólnie bardzo ładny, ale zdecydowanie mamy tutaj trochę przesyt zielonego, co? Jak na walentynkowy rysunek. Wydaje mi się, że jest go dość dużo, ale odcień, no ładny. Później jeszcze pododaję więcej cieni, więc zobaczycie, jak będzie wyglądać, ale to dopiero na sam koniec. No i teraz będziemy kolorować usta chłopaka, więc mała przestrzeń. Jeszcze w ogóle ust dziewczyny nie mamy. No to też będzie dość ciekawe. I usta chłopaka będą koloru, o, English Rose, cieliste, takie jaśniutańkie, ładne. Trochę dużo mamy takich różowych, ale to super, bo to na walentynki, no i dość dużo zielonego, czyli kontrastującego z czerwonym, którego powinno być tu najwięcej, włosy chłopaka. Dobra, jesteśmy tutaj, więc może przekręcę sobie rysunek w tę stronę. I no właśnie, jaki by tu kolor w sumie pasował? Chyba różowy, co? Znowu ten różowy mógłby być fajny. Taki, nie taki bardzo jasny, cielisty, tylko taki troszkę właśnie zabarwiony. O wiele bardziej, nie troszkę. To losuję, a Wy też obstawiajcie mi, jaki kolor by Wam pasował. No to 3, 2, 1. O kurczę, znowu taki kolor beżowawo-brązowy, ale to jest bardzo fajne, mi się podoba. Mam nadzieję, że dobrze będzie właśnie wyglądać tutaj na kartce, jak się go nałoży. No taki blondyn nam wyszedł, fajne. I kolejny raz powiem, podoba mi się. No, jest spoko, bardzo ładnie wygląda ten kolor. Jeszcze oczywiście dodamy jak zawsze cienie. I zostały nam tylko trzy losy w miseczce. Z tego są kolczyki, usta dziewczyny i te serduszka. O, jeszcze tych serduszek nie było. To co będzie teraz? Kolczyki. Kolczyki mamy raz, dwa, trzy tutaj na dziewczynie, więc też nie będzie zbyt dużo kolorowania. I tu może złote? No nie wiem. To losuję. Czy jakby miały mi zaraz wypadać te markery z miski? No i jaki to kolor szary. Grej. Nie no, spoko. Wyszło takie ciemne srebro, którego nie będzie oczywiście widać, bo skóra jest ciemna. No i tak właśnie wyszło. Widzicie te kolczyki w ogóle? No i dwie ostatnie rzeczy. I przedostatnią rzeczą, jaką pokolorujemy, będą usta dziewczyny. Nie wiem, jaki tu kolor pasuje, naprawdę. Czerwony?
Na pewno nie zielony, co? Nie obstawiajmy zielonych. No to napiszcie mi też na dole w komentarzach kolor ust dziewczyny, jaki będzie, a ja losuję znowu. Losowałam coś z dołu. Nie wiem, co to będzie. Raz, dwa, trzy. Oho! Purple, czyli nasz ulubiony kolor, który jest różowy, a nie fioletowy. Pamiętacie? No, taka magenta bardziej, a nie purple. Zaznaczcie mi w ankiecie, kto pamięta, że to jest różowy, a nie fioletowy, mimo tego, że się nazywa purple. Ale ładnie wygląda. No i teraz już ostatni los nam został. To oczywiście wiadomo, te serduszka tu po boku. Na sam koniec walentynkowe, oby były czerwone i teraz trzymajcie kciuki, żeby był właśnie taki akcent, bo to, co widzimy tutaj czerwonego, to jest takie wątpliwo czerwone, bo jednak jest bardziej brązowawe. Także mam nadzieję, że będzie czerwone. Oby. No i co? Jak sądzicie, jaki kolor mi się wylosował? O Boże! Dlaczego? Czy te walentynki naprawdę są zielone od dzisiaj? Chyba muszę zmienić koszulkę na zieloną. Czekajcie. Dzień dobry, witam w moich walentynkach. Dzisiaj jestem ubrana w bardzo walentynkowy kolor. Od dzisiaj świętujemy go razem z kolorkiem zielonym. I teraz będziemy kolorować serduszka na deep green, więc zobaczycie, jak bardzo walentynkowy ten rysunek będzie właśnie, kiedy pokolorujemy wszystko na zielono. Okej, no i wszystkie kolory mamy już dobrane. Proszę się jutro ubrać ładnie na zielono zamiast na czerwono. Tak, to jest właśnie przepowiednia na nadchodzący dzień. No i co? Ja bym wam powiedziała, że tak, bardzo walentynkowy jest ten kolor, nie kolor, rysunek. Ja już po prostu, mi już odwaliło od tego zielonego, z tyłu mam też zielony kolor. No, to było właśnie bardzo ciekawe doświadczenie z tym rysunkiem. Nie sądzicie? Ale ten odcień zielonego też jest bardzo ładny. Okej, w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. No i oczywiście teraz najważniejsze, czyli zobaczenie, jak wygląda praca pokolorowana losowymi markerami w losowych miejscach oraz praca pokolorowana losowymi markerami, ale w moich wybranych miejscach. Dajcie mi znać, która wersja wam się bardziej podoba tutaj w ankiecie. No i oczywiście, jeżeli skorzystacie z mojego rysunku, to koniecznie oznaczcie mnie na przykład na Instagramie, żebym mogła zobaczyć wasze efekty. Ja jestem bardzo ciekawa, jak wam powychodzą te rysunki. No i co? My widzimy się już w kolejnym odcinku w sobotę o 9 i w środę o 15, więc do zobaczenia i pa!